Polish Fans TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. Ci pojawiły się nagrania z ulicznego sparingu. Jak się okazuje, osoba po prawej stronie to słynny Paweł M. pseudonim Misiek, który poszedł na współpracę z wymiarem sprawiedliwości i jest tak zwaną 60, czyli małym świadkiem koronnym. Misiek starł się z fanatykiem Krakowi. Serwis Wirtualna Polska pisze o zdarzeniu w następujących słowach. Policja nie uchroniła małego świadka koronnego. Misiek zaatakowany w Krakowie. Tego dnia Paweł M. spacerował po krakowskim osiedlu razem z innymi osobami. Kilka minut po godzinie 12 zaatakował go kibol Krakowi mieszkający w okolicy. Podjechał do niego rowerem i zaczął bójkę. Misiek próbował się bronić. Początek starcia został uwieczniony na dwóch filmikach, które publikujemy. Widać na nich dwóch walczących mężczyzn, Misiek próbuje zasłaniać się przed ciosami. Nagrania trwają w sumie minutę, ale całe zdarzenie trwało 20 minut, a Paweł M. został ostatecznie skatowany przez kibola Krakowi. W tym czasie osoby, które towarzyszyły Miśkowi, próbowały wezwać policję. Z naszych informacji wynika, że patrol pojawił się dopiero 40 minut później, gdy bójka już dawno się zakończyła. Miejsce, gdzie do niej doszło, dzieli kilkaset metrów od komisariatu, na którym Misiek regularnie stawia się w ramach dozoru. Paweł M. trafił do szpitala. Z obdukcji wynika, że doznał m.in. pęknięcia oczodołu, uszkodzenia oka, zerwanie więzadła i uszkodzenie kolana. Sytuację na łamach serwisu fansportu.pl skomentował Zbigniew Rybak, kibicowska legenda Arki Gdynia. To są absurdy drogowe. Można to porównać do tego programu. Ta pała podobno chodzi po Krakowie. Je śniadanka na mieście i nikt nie ma żadnego problemu. Generalnie ciężko jest mi coś takiego sobie wyobrazić. W Gdyni tacy ludzie są ganiani. Jeśli gdzieś się pojawią, siedzą pod miotłą, a w takim mieście jak Kraków taki zły człowiek może chodzić normalnie po ulicach i nic się nie dzieje? Dla mnie to nieporozumienie. Pękła mu dupa, a teraz pękł mu oczodół. Mam nadzieję, że niebawem pęknie mu drugi. Co sądzicie o tym zdarzeniu? Zapraszamy do kulturalnej i merytorycznej dyskusji w komentarzach. Nie zapomnijcie subskrybować największego kanału kibicowskiego w Polsce. W momencie publikacji filmu jest Was już blisko 170 tysięcy. Dziękujemy. Skorzystajcie też z kodu POLISHFANSTV, z którym otrzymacie aż 20% rabatu w sklepie octagonshop.pl, ofensywa.com oraz odzież-uliczna.pl. Korzystajcie i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz wbijaj na stronę www.polishfans.tv. Zapraszamy na zakupy w Pioshop.pl z kodem POLISHFANSTV 5% rabatu.